Witam wszystkich, tutaj Ulat. Dzisiaj nasza ekipa jest na gościnnym strzaniu USG 3. Scenariusz jest dość prosty, ale dynamiczny. Polega on głównie na tym, aby docierać do punktu środkowego i pobierać z niego spinacze, które po doniesieniu do bazy, czyli do respa, są punktami na koniec. Ale żeby nie było zbyt nudno, Piotrek zgodził się na dołączenie dwójek snajperskich do scenariusza. I tak, jedną dwójkę stworzył Matias z Kwiatkiem, bo biegają jako krzaki, natomiast drugą stworzyłem ja i Sławek. My jesteśmy raczej z tych, co nie siedzą na miejscu, więc nie biegamy w dżili. I tak, zadaniem dwójek snajperskich była eliminacja jednej konkretnej osoby grającej w główną część scenariusza. Z tym, że i my, i krzaki mieliśmy inny cel. Dodatkowe punkty mogliśmy otrzymać za zdjęcie dwójki snajperskiej lub za kradzież spinacza. Ktoś za nim też idzie. Tylnego mam. Początek scenariusza i już mamy kontakt. Ty pierwszy. Wiesz, przed niego masz? Dobra. Staramy się ze Sławkiem synchronizować strzały, żeby być możliwie jak najbardziej efektywni. Niestety głównym przeciwnikiem Sławka na dzisiaj są gałązki. Jednocześnie byliśmy też celem dla wszystkich innych graczy, gdyż za naszą głowę, czy raczej zdjęcie, też były dodatkowe punkty. Na zejściu, przy drodze. No bo on lubi po drogach chodzić. No dobra, przy drodze. Trzy kontakty. Od frontu też widzą nas. Naszym celem jest Wim, którego Piotrek podejrzewa, jak się potem okazuje mylnie, o dowodzenie stroną. Dostał! Bandaż. Balu, cofamy. Wiemy, że Wim jest z drugiej strony wzgórza, ale nie umiemy się tam dostać po cichu, nie trafiając na przeciwnika. Nie jestem pewien, chyba Kaspara przed nami słyszałem. Próbujemy złapać oddech i przygotować inny plan ataku. Niestety zaskakuje nas przeciwnik. Gdzie? Okej. Drzewko przed nami, taki kilka jest malutki. Przestawił mi się. Dostał! Dostałem! No nie wypatrzyłem go. Dobra, to czas na inny plan. Obchodzimy całkowicie z drugiej strony od prawej, przepuszczając nieświadomych tego graczy. Ostatnio przeszliśmy z Szymonem, więc zakładam, że się uda. Skracamy, czy naokoło? Może naokoło. Dobra, podejdziemy, zobaczymy, może coś zobaczymy. To był Kaspar, a nie Fafi? Tak naprawdę powinniśmy go puścić i przejść za jego plecami. Respa mają za 2 minuty, więc chyba czekamy. Spróbujemy podejść trochę bliżej może. To był Wim. Widziałeś go? Zauważa nas Wim, ale skoro już jesteśmy na tyle blisko, że jesteśmy praktycznie w jego zasięgu, to trzeba skorzystać z tej sytuacji, tym bardziej, że w walkę nie wplątuje się nikt inny. Wycofał. Thank you.
Trochę to potrwało, ale mamy sukces. No, co by jednak o Wimie nie mówić, to umie uciekać przed snajperami. Dostał, spieprzamy do tyłu. Dobra, przemieścimy się teraz w okolice ambonki. I tam, gdzie się dostawimy, bo Kaspar się pewnie odrodzi. Wtedy wejdziemy na niego od tyłu. Chyba czekam jeszcze 2-3 minuty. Udało się raz, to może uda się i drugi. Spróbujemy teraz tylko przejść lewą stroną zamiast prawej. Bo oni wchodzili właśnie do polanku. Może. O, ktoś idzie, ktoś idzie, ktoś idzie. Ktoś od lewej idzie z naszym kierunku. Co? Przepuszczamy nieświadomych naszej obecności graczy. I podchodzimy na tyły frontu. No i jest Wim. Masz go? No. Gotów? Tak. Walimy. Wim zdjęty, to trzeba spierdalać. Niestety zatrzymujemy się po drodze i przeciwnik wykorzystuje tą sytuację. Dostałem! Chyba dostałem w nogę. Opatruj nogę. Patrzysz? W efekcie giniemy. Trupy! Robimy sobie przerwę na pogaduchy i ogarnięcie baterii do sławkowego radia. Powoli zbieramy się do wejścia do gry, a tu taka niespodzianka. Przechodzi koło nas Wim. No i co my mamy zrobić? Przecież on jest celem. Chciał, nie chciał, to Wim jest jednak naszym celem, więc idziemy za nim. Dajemy mu pewne sugestie, żeby próbował uciec, ale nie wiemy, że z drugiej strony jest przeciwnik i nie ma za bardzo gdzie uciekać. Wim zdjęty, chociaż tym razem to już jest wkurwiony Wim. Ogień z przodu. Lekko z góry gdzieś. Masz go? Nie widzę. Ja się przesunę do przodu. Jeden przed nami na drodze. Idziemy po pineski? Tak? Okej! Medyk! I tak właśnie kończą się zabawy, kiedy próbujesz się bardziej pokazać dronowi, niż strzelać. Przeszliśmy na drugą stronę polany, gdyż tutaj prawdopodobnie grasuje Kwiatek i Matias. Kolejny respik za nami, to teraz obchodzimy trochę teren i próbujemy zapolować na krzaki. Dość szybko trafiamy na pierwszych przeciwników. Idę na lewo. Okej, idę. Ostrożnie skracamy. Jeszcze jeden! I chyba trafiłem, przynajmniej tak mówi Fafi. Trafiłeś go, czy ja? Ja tego nie widzę, może jakiś rykoszet? No i tyle naszego szczęścia, że akurat się odwróciłem do tyłu.
nie jestem pewien, czy na pewno ja trafiłem w Fafija, czy aby nie jakiś tu snajper leży. I z Fafii po prostu nie chciał powiedzieć. Gdzieś tu są na pewno, oni się... Oho, oho, i co my tu mamy? Są krzaczki. Ten z tyłu dostał. Przemyślicie? Jest tak jak celuje, to się położył. Może mam kolorę kwiatu. No i mamy zdjętą dwójkę snajperską. Wyszło to obserwuje, idealnie za miasto. I oczywiście, tradycyjnie jak to my, siedzimy i pierniczymy głupoty, a przeciwnik podłazi. Jestem na flance. Jeden zdjęty. Koniec końców, to my wykorzystaliśmy tą sytuację. Wybacz, nie byłem pewny, czy masz czysty strzał. Chodź, jeszcze ukradniemy pineskę. Już mieliśmy iść po spinacze, ale Sławek zauważa przeciwników, okay, którzy przechodzą przez polanę. Ogólnie można powiedzieć, że misja to sukces. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie.